dzisiaj mamy tylko testy szybkościowe i to tutaj jakiegoś wielkiego wysiłku nie wymaga. Jeżeli przygotujemy się tak jak do tej pierwszej rundy, to za tym na pewno pójdzie wynik i powinno być zdecydowanie lepiej aniżeli w tej końcówce tej rundy pierwszej. No na pewno nie jesteśmy zespołem do spadku takim, jakim nas wszyscy takiego, jakiego, za jakiego nas uważali, ale no wydaje mi się, że gdzieś ta środkowa i górna część środkowej tabeli jest w naszym zasięgu. Michał, powiedz nam, jak z tym twoim czasem na setkę teraz wygląda? Jest taki jak był, 6 sekund zostało i no nie pogorszyłem się ani nie polepszyłem, także stoję w miejscu.